punktu porządku obrad, punktu 18. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany należy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych przedszkolnych. Paragraf pierwszy. Z listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych przedszkolnych wykreśla się zadania pod nazwą przedszkole nr 137, jeśli wymiana zużytych urządzeń na pracę zabaw dla dzieci na kwotę 5400 zł. Paragraf drugi. Pozostałą po zadaniu kwotę w wysokości 5400 zł przeznacza się na zwiększenie kwoty istniejącego zadania pod nazwą przedszkole nr 137 modernizacja instalacji CO z wymianą dzienników z 24600 zł do 30000 zł. Paragraf trzeci uchwała komisji zobowiązania. Uzasadnienie o zmianie na się zadań powierzonych w wyżej w zakresie zwróciła się w wcześniej przedszkole nr 137 sprawy. Jednym słowem jest to uchwała przywracającą poprzedni stan. Tam nastąpiła zmiana inspektora, jakieś nieporozumienia były, powiedzmy, wiem, że chodzi o przekazy i chodzi o to, żeby te pieniądze nie przepadły. Stąd jest prośba, żeby przywrócić, żeby tak są stan poprzedni. Opinia Komisji Edukacji? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma coś do uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady na tym punkcie porządku obrad. Przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Gminy przyjęła uchwałę.